Diagnoza jest taka, że władztwo korporacyjne nie jest na najwyższym poziomie i to nie tylko w Polsce. Mało tego, mamy z jednej strony bardzo dobre wzory, ale mamy też dużo takich, które działają niewłaściwie. I idea powołania Akademii Corporate Governance legła właśnie u podstaw tego, że warto podnosić jakość. Myślimy o władztwie korporacyjnym nie tylko w kontekście tego, co niektórzy mówią o ładzie korporacyjnym, czyli odniesienia do prawa, albo też efektywności funkcjonowania spółki, ale chcemy przyjąć takie nowoczesne spojrzenie, gdzie chodzi o budowanie zaufania do podmiotu. To zaufanie sprzyja poprzez transparentność i odpowiedzialność sprzyja długoterminowym inwestycjom, które są nam potrzebne jak świeże powietrze. Dlatego też w różnych formach będziemy upowszechniali najlepsze praktyki, starali się zaadoptować te różne modele, które w świecie obowiązują, a są różnice do specyfiki kulturowej i prawnej Polski. Z inauguracyjnej debaty wynika, że zapotrzebowanie na wiedzę w tym zakresie jest ogromne. Mamy zainteresowanie z jednej strony naszych potencjalnych klientów, ale co ciekawe, mamy również chęć pomocy przez instytucje konsultingowe i świat akademicki. Wobec tego w formie seminariów, warsztatów, kwadransa z EKF-em, a także publikacji na stronie Akademii Corporate Governance te sprawy będą rozwiązywane.